Do i witam, ostatnio prosiłem was o 4000 łapek, a na tę chwilę jak to nagrywam jest już ich ponad 7000, więc dziękuję wam bardzo, że wam się tak spodobał ten tryb. Mi też się bardzo spodobał, więc dziękuję i stwierdziłem, że no nagram kolejny odcinek, prawda? Mamy 517 tysięcy w tym momencie, a ja mogę chyba odebrać tutaj bonus za rangę. Mam amatorską rangę, 58%. Uwaga, co dostaniemy? Dostałem triple coiny, za darmo, super. Więc zaraz je aktywujemy. Zanim aktywujemy, to jeszcze dziękuję bardzo ostatnim subskrybentom, jest to Bildi, Mateusz Wóz, Piotr Powała, Marek Bast i Mawa Yty. Jeżeli chcesz się tu pojawić, to oczywiście zasubskrybuj ten kanał. A ja mogę się przeteleportować w tym momencie chyba na plażę. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co się najlepiej opłaca teraz bić, bo wcześniej próbowałem legendę. Z legendy nie jest tak szybko, jak się wydaje. Znaczy z legendy, z tego bossa, ale najpierw odpalmy sobie bonusy, które mamy tu. O, triple coiny. Dobra, mamy potrójne coiny, proszę bardzo. I obiecałem wam, że wydamy również więcej tutaj Robuxów, więc żeby lepiej nam się grało, na pewno trzeba Orbs Reach'e. To było na cave'ie, idziemy na cave'a. Trzeba tu zupgrade'ować naszego gracza trochę. Sword Speed, no takie sobie niepotrzebne za bardzo. Orbs Reach, bardzo chętnie, poproszę to. Sword Strength za 25 tysięcy, za 50... Dobra, trzeba kupić gemy. Kupmy sobie dużo gemów, bo trzeba zrobić upgrade'y. A gemów dużo, na przykład 10 milionów, to chyba nie potrzebuję. Weźmy na razie 100 tysięcy, chociaż czekajcie. Weźmy 750 tysięcy gemów za 515 Robux. Wydaje mi się, że powinienem wtedy wszystkie upgrade'y móc kupić. Zobaczymy, mam nadzieję, że to się uda. Więc tak, Sword Strength maksymalnie mamy, super. Walk Speed mamy maksymalny, Orbs Reach maksymalny, gemy, no niech też będą maksymalne, inwentory sloty maksymalne, dobra, rzeczywiście udało się, 500 tysięcy wszystko kosztowało, jestem trochę szybszy i obiecałem, że też kupię no to plus 5 mieczy, no kupmy te plus 5 mieczy, 900 robuxów kolejne, więc już razem 1400 chyba dzisiaj wydane, triple coiny mamy, więc teraz mogę mieć 11 mieczy założonych, zobaczcie na to, mogę założyć ten, cyk, proszę bardzo, mam 11 mieczy założonych, no i teraz one będą tu ginąć chyba mocarnie. No te Orbs Reach i tak. No nie no, dobrze, lecą dobrze. Zobaczcie ile hajsu leci teraz. 56, 50, zobaczcie ile. Z tymi mieczami, jak to teraz 11 mieczy mam założonych. No to teraz to leci hajs niesamowicie szybciutko. Zaraz kupujemy nową Ukrainę. Także mam nadzieję, że pod tym odcinkiem też będzie dużo łapek. No te 5000 łapek to, słuchajcie, jeżeli chcemy podtrzymać serię, to te 5000 łapek będzie chyba taką optymalną liczbą, skoro zrobiliście w pierwszym odcinku ponad 7000. Dużo ludzi mnie pyta, jak się ta gra nazywa, no więc gra się nazywa Super Slayers. Jest w opisie, będę starał się zawsze podawać w opisie link do gierki, w którą gram, także w poprzednim odcinku też była w opisie. Więc tak, tu mamy za 2,15 miliona, a tu mamy za 575 tysięcy, więc idziemy na to za 575 tysięcy, a zanim tu wejdziemy, to jeszcze pozdrawiam top donatorów ostatniego streama, a jest to VIP208V2, Random, Dominik Król, Luźny i Kozak. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, pozdro gorące. I uwaga, otwieramy krainę za 575k. Tak, chcemy ją kupić i jesteśmy. To są, jak oni wyglądają? Są jakieś w ogóle mocarne lava crate. Lawę będę mógł, o kurcze, dobra, będę mógł lawę otwierać. Skrzynka nowa, w sensie z lawą, spoko. Wiecie co, tam trzeba przejść. Czy ja tu zginę, jak ja spadnę do lawy? Uwaga. Ej nie, chodzę po lawie, co jest? Ale jaja, dobra. Tu jaki boss, jak to wygląda kozacko, nie no słuchajcie, 163k, mi się wydaje, że on nie będzie mi dużo dawał, bo tu w tej gierce też, chociaż nie no, daje dużo, zobaczcie. Ale jaja, dobra, dostaję dużo hajsu i to naprawdę dużo, więc zaraz możemy kupić tą krainę za 2 miliony i możemy kupić lepsze miecze, więc na tym odcinku postaram się, mam nadzieję, że się uda, odblokować lepszą krainę i jakieś super miecze lepsze kupić. Ja chcę zobaczyć tą kratę, którą odblokowałem. Odblokowałem kratę za milion. Słuchajcie, milion. Lava Pits, w ogóle ile tu jeszcze krain jest dalej? Więc ja nie przeszedłem całej gry jeszcze. Szykuje nam się fajnie długa seria. Mam nadzieję, że będzie dużo update'ów, bo gra jest zarąbista. Advanced Lava Crate. Aha, no tak, milion. Dobra, otwórzmy sobie to jajo za milion. Jajo. Otwórzmy kratę za milion. Chciałbym z jednej strony odpalić sobie boosty, ale nie wiem, czy te boosty się opłacają tak naprawdę. Lucky. Nie wiem, na ile on jest. Aha, bo tu mamy super lucky na zawsze. Dobra, odpalamy super lucky na zawsze. Dziękuję bardzo, okej. Odpalone, tak? Czy super lucky... Nie, super luck booster jest jeszcze dodatkowo. Czyli okej, ja mam super lucky na zawsze teraz. Podwójne exp, tu mi się nie opłaca. No ta VIP, dobra. Bardzo dużo łapek wbiliście, kupmy wszystko, kupmy VIPa. Więc ja teraz chętnie się przejdę jeszcze tu.
Okej, dziękuję. Viparia, zobaczmy, co ciekawego otrzymamy. 6,5 tysiąca gemów. A, no i nic ciekawego. Dobra, tylko 6 tysięcy gemów. Słabo. Dobra, już żałuję tego VIPa. Dobra, skrzydła mamy. 5 swordów założonych mamy. O, i ubiłem tego bossa. Zobaczmy ile. Mamy teraz milion, a po ubiciu go? No, kolejny milion. Ja mogę kolejną krainę chyba otworzyć. Dobra, za 2,15. To ja nie otwieram tamtych skrzydek, bo się nie opłaca. Więc super lucky mam. Auto open niepotrzebny, potrójny open na razie niepotrzebny. Tu są boosty lucky, a to jeszcze super luck booster. Nie, czyli lucky to jest w ogóle jeszcze kolejny game pass. Dobra, kupujemy to. Czyli mamy lucky kupione. Szkoda, że nie możemy zobaczyć, co jest kupione. Mamy kupione lucky, mamy kupione super lucky forever. I potem na opening otworzymy jeszcze za 99 robux na 20 minut super lucky. Dobra, spoko. Dziękuję, otwarte. To jest halloweenowy w ogóle jakiś ziomek. Zobaczcie na to. On wygląda jak halloweenowy. Tu mamy mapę za 8 milionów. Kolejną. Ale nieźle, nie no, ta gra jest super. Ej, nie, naprawdę mi się... Sword enchanty. Weźmy tego golda, zenchantujmy. Gem thief. Dobra, czyli gemy. A ja nie chcę takiego czegoś. Crit stacker. Ale jaja, krytyki. No nie, no dobra, zobaczmy kolejne bonusy. Co tu jeszcze? Damage 1. Teraz boss slayer. Aha. Mocniejsze. To jest tak jakby chest breaker. Bonus king. Szansa na bonus. Bonus king 4, szansa 4. Czyli pewnie mamy też 5. Gold star 4. Inkra. Aha. Czyli 4 zwiększa nam zbieranego golda po prostu. Zobaczcie, jak to ładnie jest zrobione. Tu mamy ognicho. Tu w ogóle jest przejście od razu z miasta. Od razu z miasta mogę przejść tu. Ej, nie no, nieźle. I tu jest potem za 100 milionów. Jak szybko będziemy zbierać u tego bossa sianko? Jestem ciekaw. Tu po 10 tysięcy. No nie za szybko. Nie za szybko, bo one pewnie są tak dostosowane, żeby nie być od razu najmocniejszych. Prędzej tutaj uzbieramy szybciej hajs. Już czerwone mają ponad 100 tysięcy. O jeny. No nie za dobrze. A takiego malucha tu? Tu 1000. 11 tysięcy, dobra, to już chyba trzeba takie mniejsze bić, chociaż ciężko stwierdzić. Kolejną rangę dostałem, 100 tysięcy coinów, 8,5 tysiąca gemów. Fajnie, czyli będę mógł kolejne boosty za freeko sobie odbierać. Ja muszę gdzieś poczytać o tych bonusach tutaj, bo od razu po sekundzie. No niestety, próbowałem znaleźć informacje na temat enchantów i nie mogłem żadnych znaleźć. No trudno, ciężko jest coś znaleźć. Więc nie wiem, może spróbujmy zenchantować sobie coś nowego. Zaraz wydropimy, o może za 2 miliony. Idziemy sobie na skrzyneczkę, tylko zniszczmy tego do końca. Teraz niech tego atakuje dłużej. Kupmy kolejne triple coiny, żeby nam się nie skończyły. Kupmy super luck. Dobra, i teraz powinniśmy zaraz móc więcej otworzyć ciekawych rzeczy. Dobra, kupmy sobie te dwa za 1,35. Dobra, minimalnie nam brakuje, więc jeszcze raz musimy się tu przeteleportować. Zebrać hajs i teraz będzie nas stać. Idziemy otworzyć dwa jajca. Dobra, uwaga, nie patrzę, żeby sobie nie zepsuć. Uwaga. Come on, niestety, come on. I kupujemy jeszcze jedną rzecz. Zobaczymy, ile nam dropnie. Ale te komony. Uncommon, dobra, i uwaga. 491 i 404. Mój najlepszy miał 322, teraz mają prawie 500. Więc powinny dużo mocniej uderzać. Teraz, tak jak mówiłem, mamy 231 tysięcy gemów. Możemy spróbować coś pokręcić. Okej, okay, to się od razu. Damage stacker. Im dłużej twój miecz atakuje, tym mniej, tym więcej może zadać damage'a. No to spoko, tylko jest na jedynce. Zobaczymy. Damage stacker trójka tutaj już jest. Więc teraz tego enchantujemy. Tutaj szansa na podpalenie. Nie wiem, czy to jest w ogóle opłacalne. Wydaje mi się, że nie. Podwójny damage, jedynka. Że czasami walnie podwójny damage. Tutaj ma szansę na zatrucie. Zdejmijmy z niego i załóżmy. No niestety nam tu gościu nie wygląda w ogóle na zatrutego. Nie mam pojęcia, czy to zatrucie w ogóle działa, czy nie działa. Więc spróbujmy jeszcze inaczej w razie czego. Ale lepiej byłoby tak naprawdę wykręcić jakiegoś damage'a, nie? O! Sharpness trójka. Czyli już damage, no... Na trójeczce zwiększony, no to spoko. To już dużo lepiej brzmi. No i mamy 3,5, słuchajcie. I odpalamy tą za 3,5 miliona. Najdroższa skrzynka, na jaką mnie stać. Uwaga, co ciekawego wyleci. Come on, niestety, come on. 621 mocy, no jest dobrze. Ale przy tylu boostach, które mam. Ja wiem, no z jednej strony dopiero po jednym tak naprawdę. Wszystkie miecze mam kupione, inwentory na razie nie potrzebuję, więc ja tak naprawdę kupiłem wszystko. Ale tak sobie myślę, czy nie kupić tasaka, który ma 12,5 tysiąca mocy. Obiecałem wam z jednej strony, powiedziałem, że na drugim odcinku jestem w stanie to zrobić. Więc może dzisiaj niech to będzie odcinek, w którym to kupię, bo zobaczcie, 621 mam dopiero mocy w najlepszym. A ten ma...
12,5 tysiąca. Kupmy to. 2,5 tysiąca Robux. Niech to będą ostatnie na dzisiaj Robuxy wydane. Mamy to. 12,5 tysiąca. Ekskluzywny. Zakładamy i teraz powinienem totalnie więcej hajsu mieć. No zobaczcie teraz, jak kasa leci. O matko jedyna. Ja to bym chętnie kupił kilka takich. Czy ja mogę jeszcze tu dać enchant jakiś? W ekskluzywie dawać enchanty. O matko jedyna. Damage stacker 4, bonus king 4, boss slayer 1. Czy ja mogę jeszcze coś innego wylosować? Gold touch 5, zwiększone coiny, które zarabiam. Crit stacker 4 i boss slayer 3. Czyli te bonusy w ekskluzywnych są potrójne. I zobaczcie, jak szybko mi kasa tutaj leci. Już mam 100 tysięcy, aż mam ochotę kupić kolejne. Jeżeli będzie pod tym odcinkiem też te 5 tysięcy łapek w górę, to kupuję kolejne tasaki na kolejnym odcinku, aż wbiłem kolejną rangę. Świetnie, tu za chwilę uzbieram 8 milionów i otwieram kolejną krainę, więc na kolejnym odcinku, na następnym odcinku otworzę, kupię ją, kupię znowu te ekskluzywne tasaki. Już możemy tam iść. Więc na następnym odcinku kupię kolejne tasaki ekskluzywne. Pod warunkiem, że będzie 5000 lajków tutaj. Teraz jesteśmy na matko jedyna, jaki boss. Ale to nam sypie teraz pieniędzmi. Zobaczcie na to. Ale to ekstra wygląda. Tu są jakieś duchy. Cmentarzysko. Tam za 30 milionów kolejna area. Nie no, ta gra jest super zrobiona. Świetnie to wygląda, naprawdę. No gra jest naprawdę ładnie zrobiona. To nie ma co w ogóle się zastanawiać nad tym. 3,5 miliona, mogę kolejne jajo pewnie otworzyć. Jajo. Kolejną kratę. Tu mamy za 5 milionów i za 15. Więc ja mogę sobie to otworzyć, bo i tak mam 11 mieczy do założenia. Więc uzbieramy 5 milionów. Dobra, mamy. Bo skoro mam 11, no to najgorszy miecz, jak wymienię, który ma 166 mocy, no to też mi ta trochę da do mocy. Tu mamy 12,5. No, nie ma podjazdu w ogóle to, ale cóż. Otwieramy. Zobaczymy, co nam poleci. Uwaga. Come on. No niestety, come on. Ale common, który ma 768, więc już jest blisko 1000. No mówię, tak mnie kusi, żeby kupić kolejne ekskluzyw, bo te ekskluzywy są no totalnie OP. Ale tak jak mówiłem, 5000 lajków i na następnym odcinku kupię kolejne ekskluzywy. Aż się tu zalagowało. 13 milionów, 14 i 15. Mogę kupić jajko za 15 milionów. Proszę bardzo, otwieramy. Yes, co tu dobrego poleci? Uncommon, no, nie jestem zadowolony, ale ma 1400. 1400 mocy, jak ja teraz te bossy, no to przecież będę bił tak, że one tutaj będą kwiczeć. Nie wiadomo, ja cię kręcę. Kolejne 15 milionów zaraz. I jeszcze boss pad i mam znowu 15 milionów. No, nie wierzę w to. Niech on się no tu tylko zrespi. Zrespił się pięknie, bym chciał wydropić coś rzadkiego. Spróbujmy jeszcze raz to za 15 milionów otworzyć skrzynię. Proszę bardzo, daj coś rzadkiego, please. Epic! Udało się, mamy rzadkie 1850 axe. Czyli ten nam poleciał, tak? Chyba ten. No zobaczcie na to. Clown Axe, 1850, prawie 2000 mocy, no więc bliska ekskluzywa. Zobaczmy sobie Enchanted Forest z ciekawości. Epiki, jakie mają bonusy? Czy tylko jeden? Czy tylko ekskluzywne mają tak mocne bonusy? Nie, epiki mają dwa bonusy. Shardless 1, Gold Touch 1. Trzeba na temat tych bonusów się więcej dowiedzieć. Jak widzicie, jestem bardzo blisko odblokowania kolejnej krainy. No 30 milionów to tutaj dla mnie to jest chwila, moment. Więc jeżeli chcecie, żebym otworzył kolejne krainy, to walnijcie te 5000 łapek, kupię kolejne ekskluzywy i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, siemano!